Liam Lawson zadebiutował podczas Grand Prix Holandii w Formule 1, całkowicie przy tym bijąc na łeb japońskiego Ogura Tsubase. Ten nowozelandzki kierowca wyścigowy jest najpóźniej urodzonym kierowcą w historii, który przystąpił do wyścigu Formuły 1, bo urodził się on 11 lutego 2002 roku. Jednak kto jest najwcześniej urodzonym kierowcą w historii Formuły 1? Otóż Francuz Philippe Etancela jest najwcześniej urodzonym człowiekiem, który kiedykolwiek ścigał się w Formule 1. Urodzony w 1896 roku brał udział w w przeróżnych wyścigach aż do czasów II wojny światowej, wygrywając chociażby Le Mans. Po wojnie w pierwszym sezonie Formuły 1 w roku 1950 zdobył 3 punkty dzięki dwóm piątym miejscom we Francji i we Włoszech. Jego ostatni wyścig F1 odbył się w 1952 roku we Francji. Więc pomimo, że sama Formuła 1 ma oficjalnie 73 lata, to pomiędzy najwcześniej urodzonym a najpóźniej urodzonym kierowcą jest aż 106 lat. Po więcej z tego Formuły 1 subskrybuj mój kanał na YouTube.